Gra zapisuje dane automatycznie, nie wyłączał jej. Nigdy. Całe 3% zrobiłem na zeszłym live'ie, trwającym 1,5 godziny praktycznie. Jedną mapę zrobiłem na zeszłym live'ie. No mam nadzieję, że na tym dokończę ten świat. Tym bardziej, że jest trochę czasu. Dziś też nie będzie mega długi, ale nadal jest trochę czasu. Z 2 godziny. Hop-siup. Tą zaginioną mam. No to szukam jakiegoś innego levela. Ile mam tutaj? 4, nie? Levele. O, no i o, jakiś filmik był, że ktoś, że ten tygrys się gdzieś skrył. No to robiłem już. Cześć, Werniolek. Ty, ja cię dawno nie widziałem. Gdzie żeś się podziewał? O, mam jakąś mapę. Fabryka, fire. Fire. Werków. Coś nawiązujące do niedługiego wydarzenia. Znaczy niedługiego. Wydarzenia, które będzie niedługo. Okej. Mroczna mapa. Co tam słychać w takim razie? Nie byłeś tu i tam. Mam coś tutaj zrobienie na tej mapie? Jest! Znajdź supermoc agenta 9. Okej. Okay. O, pamiętam ich. O, hej, fajnie znów cię widzieć, Spyro. Niedobła czarownica układła tajne projekty profesora, a ja teraz muszę je odnaleźć. Handel miał się tu ze mną spotkać, ale gdzieś przepadł. Pomożesz mi? Nie. Ej, czemu nie mogłem się nie zgodzić? No to dobrze, jak zawsze jest dobrze. Bo z tym to różnie bywa. O, jakieś smocze działo. To wygląda, jakby dało się użyć, więc na pewno się da tego użyć. A, oni się odnawiają ciągle. O, tam coś jest, już widać. Dobra, to przylatuje przez nich. Piękne to było. Może z tą armatę mam walnąć z tej fajerwerek. W te. Bo trochę. Skąd one w ogóle wypadają? A, po prostu się respią. Może jednak nie, ale mają ładny efekt za to. A, w nich pewnie. Mam. Albo oni rzucają bombkami, a ja mam je odbić? Nie, pewnie fajerwerkami muszę w nich walnąć. Szkoda, że ci się respią ciągle. A u mnie spoko. Grudzień mija spoko. Wszystkie prezenty już pokupowane, praktycznie więcej z git. Zorganizowałem charytatywną zbiórkę, tak to nazwę. Charytatywny grudzień, który wciąż trwa. Do tego jeszcze zostały mi 4 dni pracy, od poniedziałku do czwartku i potem wolne. Nie narzekam. Nie wiem, a co? Nie wiem, wątpię, że aż 9 miesięcy. Ale... Czemu pytasz? Czemu akurat ta liczba? Halo, nie mogę ich trafić. Dobra, siadło. Nie wiem, może jo. Ale nie wydaje mi się, że aż 9 miesięcy.
5 jeszcze jo, może, ale... Mówię, może jo. Klusek. Odblokowałem kluska. Wie co? Dobra, to mogę sobie ze sobą zabrać w sumie. A może nawet tym mam rozwalić te wrota. No chyba nie. Chyba nie. Ale ładny efekt mają graficzny. Chyba widziałem wejście dalej. Zdaje mi się. Kurde, oni się ruszają. Jep. Dobrze widziałem. Taki bajer. Ich od tyłu trzeba walnąć. A tu ktoś z jakimś miotaczem jest. A, wyrzucił fajerwerek. Nimi jest przerąbane, bo nie wiem, czy zawsze wszystkich trafię. Bo sobie odskakuję i nie wiadomo. Czołgać mi się zapomniałem. Tym bardziej, że się odnawiają. Wygląda na to, że trzeba użyć tego działa, żeby się tam dostać. Po prostu na nie wejdź. W moim przypadku wystarczy uwolnić umysł. Okej. Okay. Przynajmniej wiem, do czego one służą. Dobra była. Wystarczyło tylko spowolnić czas. Jakiś komin? A nie, dobra, to jest... To jest to. Dobra, to właśnie do środka. Szpajro. To jeszcze jakiś? Nie wiem, zobaczę. Dziś by pewnie była liga, gdyby nie to, że ostatnio jedną mapę ze Spyro robiłem przez całego live'a. Znaczy live trwał krócej przez to, że już miałem kurwa trochę na tą grę. A przynajmniej na tamtą mapę. Przez to dziś jest ponownie. Szpajro. Już mam nadzieję, że tym razem nie będzie to tyle trwać. Możliwe, że zacznę ogrywać Uncharted'a 1 po Spyro. Potem dwójkę, trójkę. Nie uda mi się, prawda. Wygląda na to, że czarownica wykorzystała projekt, by zbudować własną rakietę. Musimy ją zniszczyć. Za mną! Chciałem powiedzieć. Co prawda nie uda mi się zrobić wszystkich części aż do premiery tego nowego remastera, czy tam remake'a. Bo jakby ktoś nie wiedział, powstaje remake dwóch najnowszych Unchartedów, czyli czwórki i... O, jakaś nasza postać tam jest potrzebna. Powstaje remake, czy tam remaster, chyba remaster. Czwartej odsłony i... Dziedzictwo czegoś tam. O, dobra, teraz mogę tam wejść. Hej, zobacz, co było w rakiecie. Chyba próbowali wysłać to na orbitę. Grady. Grady. Apex. Grałem ostatnio parę miesięcy temu. Kandela, powiedz, że jestem w Wieczornym Jeziorze i pomagam profesorowi z rakietą. Okej. To on jest agentem 09? Tam 9? Po drugie, skąd on ma to jako? Przecież to jako odpadł tutaj, chyba. No no, Apex nie jest zły. O, jest. Wow, żeby pokonać te ogniste smoki, musisz połączyć supermoce. Dzięki temu wykorzystasz jednocześnie turbolot i turboogień. Okej. Było już takie coś.
w ostatniej mapie, którą robiłem. Ej, on działa jak ten. W sensie na odcinkach z ruletek. A w tym wypadku z otwierania skrzynek ostatnio, ciągle. No ładnie siada. Ostatnimi czasy. Ale mam nadzieję, że lepiej siądzie jeszcze na odcinku, który robię w środę najpewniej. Na pewno w środę go zrobię. Po pracy. Opening za 708 sloty w CS-ie. W kolekcji. Długo się z nimi walczy coś. Oni mogą jeszcze mnie nawalać. Dobra, może podejrzewam sobie ważki. No wiesz, jak będą mi wypadać skin na przykład za 3, no dobra, 3 to może nie, 4 złote na przykład do 6, no to one zostają na giveaway na odcinki plus dla subskrybentów na live. Tak jak było w zeszłym zdjęcie. Ej, one się killnął. On się killnął. Tego czerwonego by trzeba było zabić do końca, bo ten się heala ciągle. Jak na razie mi najlepsze to poleciało, to było za 10 zł jakaś krowa. Więc też nie za dobrze. Ostatnio P250 za 2,50. P90 chyba powiedziałem, 250. No halo, oni się healają. A on tu jest. Prawie padłem, żeby coś. Okej. No to widzisz, jedna 11 operacji ci się zwróciła z tego auga. Wracaj! Halo! O! Dobra, muszę znaleźć życie. Chociaż zielone. Fajnie, padłem! Zajebiście. Okej. Okay. I od nowa. Siedzi! Nie, dobra, jednak nie. Siedzi? Czy nie? Chyba nie. Siedzi! Pokonałem jednego smoka. Teraz mogę zabrać ważkę. Żeby nie paść zaraz. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Gdzie on? I healnął się. Już trochę więcej niż jeden. Jeszcze jeden. Dawaj. Siedzi! Ej, trzymaj! Wyłowiłem to z płynnej lasy.
lawy. Dobry jesteś. Nie ma chyba niepłynnej lawy swoją drogą. Iwan. Fabryka fajerwerków. Pokonaj smocze bliźniaki. Nie wiem. Ile naklejek samych sobie jest. Dobra, co nam powiesz? Wiedziałem, że z łatwością pokonasz te bestie. No, bardzo łatwo. Złotych? W sensie złotych Tylo, nie złotych jako PLN-ów. Okej, okay, po ile są? A ja mogę podbierać resztę. Tu jeszcze supermocy mogłem zabrać. Bo teraz nie wiem, czy wlecę. Dobra, wlecę. Przewidzieli to, na szczęście. Okej. Okay. Może wygrać szkipka i będziesz szczęśliwa, Adi. Szczęśliwszy, niżeli by wzrosły teraz te naklejki o jakieś 500%. Dobra, to nie był diament. Tu na dole jeszcze pewnie będą diamenty. Albo nie, ale tam w środku wydaje mi się, że będą jeszcze jakieś, bo pewnie nie zebrałem wszystkich tu. Jep, nie zebrałem dwójki. Piątki. I to wszystkie chyba. Znaczy teraz mam już chyba wszystkie. Sprawdzam jeszcze jak z widoku. O dobra, jest. Dlatego sprawdzałem tak jeszcze z widoku. Z góry. Prawie połowę mam. Połowę jajek mam, ale kryształów jeszcze nie. Dobra. Ej, mogę tam do góry wlecieć? Nie. Dobra. To lecę tu. Ale ciekawie klimatycznie jest ta mapka. Ciekawa klimatycznie. Dobra, widzimy to wystrzeli. A, okej, okay, powrót po prostu, jo. Ale dobra, tu wszędzie jeszcze nie byłem, więc spoko. Powrót. O, tu jest jakieś przejście. No to let's go. Znowu on. Dobra, gadam. Wydaje mi się, że masz za sobą jajo, ale jest za daleko. Aby się do niego dostać, musisz przejść naokoło i pokonać nosorogi. Serio? Ano jest, ale nie żeby coś, po prostu wystarczyło, żebyś mnie podsadził. Ale jak tam wolisz. Od tyłu muszę go trafić, rzuć tą bombką. Trafił mnie. Halo. Dobra, rypać na razie go. Na razie, powtarzam, bo i tak muszę wszystko zebrać. To prawda, nie będę miał 100% gry, znaczy tej rundy, bo muszę jeszcze tamtą dodatkową jakąś powtarzam zagrać, to była pokazana. O, dobra, siadło. To była tam raz pokazana, jakaś dodatkowa postać. Nie pamiętam, w którym momencie ona była pokazana, ale wiem, że była. To była chyba jakaś małpka. Uzbrojona. Na pewno coś miała, coś chyba metalowego. A może cię polubi tym razem. Zjebałem. Tak mógłbym go łatwo zabić. Gdzie były te rakiety? Przy lawie pewnie. Gdzieś.
Nie widzę. Tam jest chyba. No nie, to jest to. Gdzie są rakiety? Chyba, że była tylko jedna. Jakoś tam przyszedłem. O, przyda się. No i git, jednego się pozbyłem. O, i się respią tu, więc mi jest miło po raz drugi. Ale wygląda tak ładnie, jakby się dało to rozwalić. Dobra, tam są. Jeden pokonany. Czy widziałem coś na suficie? Nie, są na suficie też. O, jest, dobra. Dobrze, że zabrałem rakietkę. O, życie przyda się. Bo nie miałem już chyba ważki. Albo miałem, po prostu byłem ślepy. Ale tutaj całkiem ładnie klejnotów dali. Może sobie w styczniu, nie obiecuję, ale może sobie kupię w styczniu kartę nareszcie do Elgato. Będę mógł nagrywać inaczej. Trochę. Milej. Gorzej w sumie do montowania, ale w teorii milej. Dobra, wszyscy pokonani. Sporo pojedynczych tutaj jest kryształów. Już mam na pewno ponad połowę. Sporo. Naprawdę myślałem, że więcej. Dlatego, że mówię, głównie tutaj są jedynki. Kryształy. Sama uratowałem. To chyba też nowa animacja. Zdumienie. I znaki zapytania. Ale dobra, brakuje mi 229 i 2. 229 kryształów i 2 te. Tylko uważaj na lawę, wygląda na bardzo gorącą. Jak to lawa? Ale podobno ostatnio wyłowiłeś sobie coś z niej, więc może jednak nie jest taka bardzo gorąca. O, tu jest to, o czym mówiłem. Drogi Spajło, czy jak ci tam, poddaj się, małpa jest moja i nie mam zamiaru jej oddawać. Całuski, czarownica, manki. Czyli miałem rację. Procent mapy tej nie zrobisz, zobaczysz, czy tutaj jest, a jak nie, no to lecę dalej. Tu. No coś tu jest. Parę klejnoty pojasz. No a reszta, nie licząc tego, może być tam. Chyba, że małpą będę tutaj chodzić. A tak czy siak nic tutaj dalej nie widzę. No to muszę tutaj mieć najpewniej małpę. Więc let's go. Do kolejnego levela. Ten robiłem tylko 30 minut, więc warf. 2,5-krotnie krócej niż zeszły level. Robiłem ten.